Bonjour, dzień dobry. Znowu rozmawiamy o wynikach, tym razem za trzeci kwartał 2021 roku. To był kwartał wzrostu naszego biznesu w naszym banku. Urośliśmy przychodowo, osiągając najwyższy wynik z działalności podstawowej w historii banku, co oczywiście cieszy. Urośliśmy wolumenowo w części kredytowej w każdym z segmentów naszych klientów. Poszły do góry aktywa w zarządzaniu przez nasze TFI. To był również rekordowy kwartał, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów detalicznych. Na bardzo wysokim poziomie utrzymał się popyt na kredyty hipoteczne. Rośniemy w tym obszarze, ale jest to wzrost kontrolowany. Wolumen transakcji leasingowych poszliśmy mocno do przodu w tym kwartale, co oczywiście bardzo cieszy. Wynik netto 154 miliony jest wynikiem wyższym niż w poprzednim kwartale, natomiast należy pamiętać, że nasz wynik został bardzo poważnie obciążony rezerwą na ryzyko prawne związaną z portfelem franków szwajcarskich. 202 miliony złotych odpisaliśmy w trzecim kwartale tego roku i jest to zjawisko, które nam będzie jeszcze towarzyszyć. Koszty naszej działalności trzymamy pod kontrolą, koszty ryzyka były bardzo niskie, spadły poniżej magicznego poziomu 30 punktów bazowych. To był kolejny kwartał naszego dynamicznego rozwoju, jeśli chodzi o digitalizację. Istotnie wzrosła liczba klientów korzystających z naszych rozwiązań zdalnych. Również w obszarze zrównoważonego rozwoju poszliśmy o kolejny krok mocno do przodu. Wzrósł wolumen, jak i ilość kredytów, które udzielamy na zielone projekty, zarówno te mniejsze, jak i te bardzo znaczące. Przed nami końcówka roku. To czas szczególny, intensywny w bankowości. Będziemy domykać istotne transakcje, będziemy dalej pracować nad procesami, dalej digitalizować bank, rozwijać się technologicznie, budować organizację agile'ową, ale również będziemy intensywnie pracować nad naszą nową kulturą, kulturą, która zjednoczy nas wszystkich, będących pracownikami naszego banku, tych, którzy do nas dołączyli, tych, którzy byli tu wcześniej, zarówno w BNP Paribas, jak i w bankach, które połączyły się, by stworzyć naszą dzisiejszą organizację. Ja wierzę, że ten projekt zbudowania kultury opartej o 5 wspólnych dla nas wszystkich wartości uczyni nasz bank lepszym. Lepszym dla pracowników, lepszym dla klientów, lepszym dla naszych partnerów biznesowych. Ciekawe czasy przed nami. Życzę Wam dobrej końcówki roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za Waszą tolerancję, wytrwałość, za to, że jesteście z nami i do zobaczenia następnym razem.